Siemanko, sportowe świry, mam dzisiaj poniedziałek, jesteśmy w Kamiennej Górze i lecimy właśnie na trening. Pokażę wam, jak wygląda mój tydzień treningowy, ile robię treningów w tygodniu, jakie to są treningi i ogólnie jak przygotowuję się do walki. Mamy godzinę 10, robimy sobie dzisiaj z Mikołajem zapasy. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions. Jest już na ostatniej prostej. Bardzo dobrze idą przygotowania. Także przeciwniczka na pewno już jest w strachu. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Ej, to będzie taki podpis Mikołaj Rogiewicz. Chłopak, ukośnik, trener. Pierwszy trening zrobiony, zrobiliśmy sobie taktyczkę. Dobrze, Mikołajem pod walkę typowo. Nie zdradzę wam jaką, ponieważ dowiecie się już za 3 tygodnie. Przypominam, że już za 3 tygodnie walczę na CFN-ie w Wałbrzychu. Wjeżdża na parking, na luźny gumy jak bandzi. Normalne chłopaki z mafii, łysi i dobrze ubrani. Zalewę trochę ją fanki, błotem ujebane Nike. Potem rzucą do pralki, na luźny gumy jak bandzi. Jest godzina 18 i jedziemy zaraz na drugi trening. Czas na dzienną dawkę sterydów. Pamiętajcie, kod Gosia 5% zniżki. Pochwal się widzą, ile treningów dzisiaj zrobiłem. 3 treningi. Ja jestem z siebie bardzo dumna. Mój chłop jest totalnym kozakiem, robi dzisiaj 3 treningi. On nie ma żadnej walki, a robi całe przygotowania ze mną. No, czy to nie jest kochane? Jest bardzo. No, oczywiście, że jest, bo jestem przekochany. Jestem najkochańszym chłopakiem na świecie. Tak. Dzień dobry widzowie, vlog dzień drugi. Jesteśmy już w Lubinie, jest godzina 12 i lecimy sobie na zapasy. Przyjechałam tutaj prosto od Mikołaja do Lubina, także dosłownie od soboty jestem w trasie. Pogoda nam nie sprzyja, jest mega brzydko za oknem, ale to dobrze, odpocznę sobie w domku, odpalę jakiś serial, a teraz lecimy na trening. Bez wyjścia. Panowie, hop, chytam go. Przez siebie, tak? Mocno przez siebie. Nic już, nic nie mam do stracenia, on mnie nie nakryje, kulam się przez siebie, tak? Ho, ho, mam, tak? Nic z nim nie mogę zrobić. Zachodzę, tak? Panowie, ho! Ciągnę, okej? Okay? Mamy godzinę 17.40, zaraz jadę na drugi trening, przed chwilą stałam z drzemki, spałam ponad półtorej godziny. No nie będę kłamać, strasznie mi się nie chce. Coś co mnie nie pociesza to to, że wiem, że to będzie mocny trening, ale właśnie na tym polega samodyscyplina. Trzeba się zmotywować i po prostu tam pójść. Siemano, jesteśmy właśnie po treningu. 5 rund po 3 minuty sparów plus cały czas technika, drilla, także jest mocno. Co tam powiesz, Zuzia, ciekawego? Jest fajnie, pogoda nie sprzyja, ale pracujemy. No właśnie, trzeba zapierdzielać. The next day. Po tym filmie możecie uznać, że jestem nienormalna. Jest 6.40 i ja właśnie zbieram się na mój pierwszy trening. Ja się totalnie nie spodziewałam śniegu w Polsce i to o tej porze. Mam nadzieję, że mi polówka odpali. O nie, mamy pierwszy problem. Nie mogę przekręcić kluczyka. Wow, pierwsze odświeżanko. Jedziemy, widzowie! Nie chce mi się przejść, ale robimy to. Ej, dobra, nie jest tak źle, myślałam, że będzie gorzej. Już ogólnie jest jasno, jest gites. Lecimy robić boksik. Się
siema. A jest godzina 17:30 i właśnie będę wychodzić na trening. Mam ogólnie depresję przedwalkową, jeśli można to tak nazwać. Absolutnie nic mi dzisiaj nie wychodzi i jestem na siebie tak cholernie zła i nie, że nic mi nie wychodzi, to jestem totalnie już wyczerpana, nie mam na nic siły. Poza treningami miałam dzisiaj pełno rzeczy do zrobienia, a nie zrobiłam totalnie nic, leżałam pół dnia w łóżku. Jedyne, o czym aktualnie marzę, to żeby przytulić mojego chłopaka, ale niestety nie mogę, bo mieszka daleko ode mnie. Także no, chciałam wam się trochę wyżalić, ale no, mimo wszystko i tak idę zaraz na trening. Cieszy mnie myśl, że wiem, że to jest już ostatni mocny tydzień, od dłuższego tygodnia już chłopie wyluzł, świeżość, ale no, tak jak pamiętam, przed ostatnią walką też już miałam taki kryzys na ostatni tydzień tych przygotowań takich mocnych, bo no po prostu już organizm nie wyrabia, ale wstaję i lecę na trening. Good night, lamp. Hej, witam was w czwartek. Wczoraj nie odzywałam się zbyt wiele, nie chcę was okłamywać, chcę, aby ten vlog był autentyczny, ale miałam wczoraj tragiczny dzień. Ale na szczęście wyspałam się dzisiaj. Mamy godzinę 11:30 i zaraz idę na zapasy. Wjeżdżamy dzisiaj z nową energią, do walki zostało dosłownie 2 tygodnie i 1 dzień. Czy się stresuję? Oczywiście, że tak. Myślę o tej walce tak średnio 200 razy dziennie. Mnie na szczęście w 90% stres motywuje i wiem, że jak już będę tam na hali i zobaczę się z rodzicami przed walką i będę wiedziała, że oni są na trybunach, to zmotywuje mnie to jeszcze 100 razy bardziej. Ja nie przedłużam, lecę na trening i odezwę się do was po treningu. 2 hours later. Hej, wróciła stara ja, pełna entuzjazmu. Zrobiłam zarąbisty trening. Zdałam sobie sprawę, że moje samopoczucie zależy już tylko od tego, czy dobrze mi pójdę na treningu. Czy jest to dobre? No nie wiem, ale po prostu tak jest. Moja przeciwniczka wywodzi się z judo, także oglądając jej poprzednie walki, wywnioskowaliśmy, że no na pewno będzie próbowała rzucać mnie przez biodro, więc przerobiliśmy sobie wszystkie ucieczki z tego, obrony, techniki i tak dalej, także mega jestem zadowolona. Wczoraj miałam tragiczny dzień, ale no muszą takie być, widzicie tutaj dosłownie od strony zawodnika, jak wyglądają właśnie takie przygotowania, wahania nastroju, no nie jest lekko. Następny vlog pojawi się zrobienia wagi, także tam pewnie też będzie ciężko momentami. Ale mimo wszystko jest to wspaniała przygoda i mega się tym wszystkim jaram. Ja ogólnie jadę zaraz na studia, mam dzisiaj 3 bloki, ale idę tylko na 2, bo na 19 mam drugi trening. Wieczorem robimy sobie jiu-jitsu. Dobra, muszę wam pokazać mój outfit na uczelnię. Bluza, w której chodzę, 4 dzień. Dresy i plecak. Wyglądam, jakbym szła do podstawówki. Who cares, widzowie? Dzień dobry w piątek. Mamy godzinę 8 rano, lecę właśnie na motorykę. Kończę koniec tygodnia, piąteczek. Dzisiaj czekają mnie ostatnie w sumie sparingi przed walką. I bardzo mnie to cieszy, no bo nie chcę ukrywać, jestem już mocno zmęczona tym całym okresem przygotowawczym. Ja jestem już po sparingach, jestem już w łóżku. Robiłam 5 rund całego MMA. Jest godzina 22, a ja jestem już totalnie do spania. Jutro na 8 jadę na uczelnię, mam zajęcia aż do 20. Ale po zajęciach jadę do mojego chłopaka, także mega się cieszę. Spędzę sobie z nim trochę czasu, także na pewno odpocznę. Tak wyglądał mój cały tydzień treningowy. Łącznie zrobiłam około 11-12 treningów, jest to bardzo dużo. Następny vlog będzie zrobienia wagi, także nie przegapcie tego.
Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. A jeśli spodobał wam się film, to zostawcie subskrypcję i oglądajcie kolejne filmy. Do zobaczenia!